Ze mną Paweł Lekki, Fortis Logistics. Cześć. Cześć, cześć, witam. Wygrywacie w Pucharze Ligi z Eskartem 7 czy 8-0 bodajże. Wysoki wynik na 0 z tyłu. Przełamujecie pasę, ostatnio w lidze nie idzie. Teraz w Pucharze się przełamujecie. Jak się grało? Nie no, grało się dzisiaj fajnie. Mimo ciężkiej soboty to i tak, tak fajnie my zagrali. No jednak widać dysproporcję między Ekstraklasą a drugą ligą, chociaż chłopaki tutaj są nową drużyną, także nie można mówić, że są słabsi czy coś takiego. No, nam dzisiaj akurat się udało, fajne akcje wykonaliśmy, a co najważniejsze, zagraliśmy w końcu na zero z tyłu, to już dawno, dawno tego nie było, także bardzo jesteśmy zadowoleni. Myślisz, że wpłynie to na grę w następnych meczach? Taki pozytywny mecz? No ja mam taką nadzieję, że tak, że może pójdziemy za ciosem, chociaż teraz o tym mówię, jutro może się to zweryfikować jeszcze przed ukazaniem się wywiadu, także różnie to może być. No, bardzo, bardzo chcemy jutro też wygrać. No, z grupą Zarmen no, wiemy, że też trudny przeciwnik, ekstraklasowy, no, ale powalczymy, żeby coś ugrać w tej lidze jeszcze. I właśnie ciężki tydzień przed Wami, Zarmen, później Happy Life. Lubicie tak grać częściej, czy wolicie żadne większe przerwy między meczami? My bardzo lubimy grać w piłkę, także nawet jakby co 3 dni mecze były, czyli na przykład niedziela, czy poniedziałek i czwartek, to było bardzo fajnie. Powalczycie jeszcze o utrzymanie w tym sezonie? No jak najbardziej, no my chcemy się utrzymać, ale czy pozwolą na to nasze umiejętności, no to już boisko zweryfikuje, no zobaczymy. No. Będziemy chcieli się utrzymać, ale jak to zrobić, to jeszcze też nie wiem. Dzięki, powodzenia jutro. Dzięki bardzo.